Hej, hej, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie wspólnie o nasionach, po co warto, aby były one w diecie królika, jakie poszczególne z nich mają właściwości, no i przede wszystkim, jakie możemy podawać królikowi. Więc co, myślę, że możemy zaczynać. Jeśli ten temat Was interesuje, to zostańcie do samego końca. Nasiona są fajnym urozmaiceniem diety królika. Każdy rodzaj posiada swoje właściwości oraz witaminy, lecz nie należy ich podawać zbyt często, o czym powiem w dalszej części filmu, a dokładnie przedstawię Wam, jakie nasiona możecie podawać częściej, a jakie rzadziej, ponieważ tutaj nie ma jednej zasady, tylko po prostu różne nasiona mają swoje różne częstotliwości podawania, których musimy się pilnować. Myślę, że warto w tym naszym krótkim wstępie wspomnieć, że nasiona, które zamierzamy podać królikowi, królikom, muszą być przeznaczone do spożycia, a nie do zasiania. I teraz odpowiem Wam na pytanie, gdzie lepiej kupić, czy w sklepie spożywczym, czy zoologicznym. I tak, nie ma to znaczenia. Ja wiem, że panuje jakiś taki mit, że chyba w sklepie stacjonarnym, takim spożywczym, nie możemy tego kupować, bo to tam coś nie. Zawsze warto patrzeć na skład, czy są to na pewno czyste nasiona, załóżmy pestek dyni, ponieważ, no właśnie tutaj podałam trochę zły przykład, ponieważ z pestkami dyni jest jeszcze inaczej, bo mogą być one solone bądź nie, dlatego tutaj w tym przypadku też należy uważać, no ale na przykład jak mamy siemienie lniane, no to trzeba popatrzeć, czy nie ma tam żadnego w składzie niepożądanego produktu dodatkowego, a tak to możemy spokojnie podać. I tak jak Wam już mówiłam przed chwilą, no nie ma to różnicy, czy kupimy nasiona w sklepie spożywczym, czy w zoologicznym. Jaki ziew ładny. Uwaga, chwila przerwy, daję Loli kulę węchule z pasternakiem w środku, ponieważ tak to się będzie bawić, będziecie też mieli co oglądać, a mi nie będzie przeszkadzała i nie będę ciągle musiała za nią chodzić z tą kamerą. Myślę, że z własnego doświadczenia spokojnie mogę Wam powiedzieć, że nieraz w sklepie takim spożywczym, normalnie dla ludzi, że tak powiem, widziałam lepsze nasiona, lepszej jakości nasiona niż w takim sklepie zoologicznym. Często też w sklepie zoologicznym są droższe te produkty, ponieważ tak jak Wam mówiłam, no panuje taki mit, że nasiona właśnie dla na przykład królików kupujemy tylko w sklepie zoologicznym, co jest już nieraz podkreślałam nieprawdą. Możemy je kupować i w sklepie takim spożywczym, i w sklepie zoologicznym. A teraz porozmawiamy sobie trochę o wprowadzaniu nasion w dietę naszego uszaka. Więc wprowadzeniem nasion w dietę królika jest tak samo jak wprowadzeniem jakiegokolwiek produktu nowego w ich jadłospisie. Musimy to robić powoli, spokojnie i przede wszystkim zaobserwować, czy zwierzakowi smakuje dany rodzaj nasion, bo pamiętajcie, że nie wszystko musi mu smakować, tak jak i nam nie smakują różne rzeczy, nie przepadamy za nimi, tak i królikowi może on nie smakować i jest to zupełnie normalne. I teraz przejdziemy sobie już do omawiania poszczególnych nasion. Myślę, że zaczniemy od takiego najbardziej powszechnego, czyli siemienia lnianego. Siemię lniane jest tak zwanym narkotykiem u królików, ponieważ króliki połykałyby go w dużych ilościach. Ja tutaj sama mam to siemię lniane. Zostało one właśnie kupione w sklepie normalnym, spożywczym, że tak powiem, dla ludzi. Lola, chodź! Myślę, że damy jej trochę. Tylko ciekawe, czy zauważy. Tutaj masz siemienie lniane, siemię lniane. Chodź. Chodź. No jak widzicie, Lola też by go jadła i jadła i jadła i jadła. Za pomocą ziółek odciągnęłam Loli uwagę od siemienia lnianego, a też przy okazji od aparatu. Z tego co widziałam, jeszcze ma trochę przysmaku w kuli węchuli, ale to zaraz się pewnie skapnie, zobaczy i nadal będzie się nią bawiła. A my już przechodzimy do właściwości tego nasiona. Więc siemię lniane wspomaga perystaltykę jelit królika, dlatego jest szczególnie polecane w okresie lnienia, by zapobiegać zatkaniom przewodu pokarmowego tak zwanym. I jak się tworzy takie zatkanie podczas lnienia? Królik, kiedy się myje, zlizuje tą sierść, połyka ją,
I niestety tam w układzie pokarmowym tworzy się tak zwane zatkanie. No i dlatego też warto przeciwdziałać niemu, tworzeniu się takiemu zatkania właśnie siemieniem lnianym. Na ekranie widzicie teraz zdjęcie Loli, a to dlatego, że zapomniałam w filmie wspomnieć o tym, że przy linieniu podstawą, najważniejszą rzeczą jest wyczesywanie królika, częste wyczesywanie królika. Postaram do Was się jeszcze przyjść z takim filmem, jak wyczesywać królika, jak się nim opiekować w tym okresie. A tutaj też w nagraniu nie chciałam rozwijać za bardzo tego tematu linienia, ponieważ jest to dosyć długi temat. A wiecie, że jak ja coś już zacznę tutaj mówić, to się bardzo rozgaduję, a nie chciałam, żeby ten filmik był aż taki długi, więc co? Ja już się też tutaj nie rozgaduję, tylko przechodzimy do dalszej części filmu. Działa przeciwkaszlowo, ułatwia odchudzanie, obniża poziom cholesterolu, a także wzmacnia sierść naszego królika. Możemy podawać całe ziarenka lub w przypadku takiego zatkania, oczywiście pamiętajcie, że po konsultacji z weterynarzem podać sam klej. Też w ogóle pamiętajcie, że żadnych takich rzeczy nie podajemy na własną rękę, tylko lepiej skonsultować się z weterynarzem, no bo po co zaszkodzić naszemu uszakowi, skoro można się dopytać weterynarza i on na pewno nam poleci coś dobrego. I teraz dawkowanie. Jest to takie pół łyżeczki około 2 razy w tygodniu. Nie częściej. I teraz omówimy sobie wspólnie kolejne nasiono, jakim będzie ostropest plamisty. Ja sama mam go tutaj. Tak on właśnie wygląda. Nie chciałabym go też wyrzucić z pudełka, a już widzę, że Lola biegnie w stronę jego, ale jednak skupiła się na tej kuli węchuli. Więc tak, ostropest plamisty znany jest głównie ze swoich zdolności regeneracyjnych dla wątroby. Lola, jakbyś mogła jeszcze odejść i mi nie przeszkadzać, to byłabym Ci bardzo wdzięczna. Co? Widzicie, jakiego mam posłusznego królika? Słucha mnie się na każdym kroku. No ale jedziemy już dalej. Więc ten ostropest plamisty jest znany głównie ze swoich zdolności regeneracyjnych dla wątroby, ale ochrania też przed stłuczeniem i uszkodzeniami nerki naszego królika. Ma silne działanie oksydacyjne, ale działa również przeciwbólowo i przeciwzapalnie. I tutaj, jeśli chodzi o dawkowanie, no to możemy podawać tak pół łyżeczki, 1-2 razy w tygodniu. Przy zaleceniach weterynarza oczywiście podajemy to częściej, ale przy zaleceniach weterynarza. Porządnego króliczego weterynarza. Teraz przyszedł czas na nasiona dyni, które też są bardzo powszechnie znane i bardzo łatwo je dostać gdzieś w sklepie, ale tak jak Wam już mówiłam na początku, z nimi trzeba uważać. Ja też mam tutaj dla Loli. Wyglądają one w ten sposób. I tak, jeśli kupujemy je w sklepie takim spożywczym, ludzkim, to należy zwrócić uwagę na to, aby były to czyste nasiona pestek dyni, a nie jakieś solone. I żeby były obrane z łupin. Jeśli chodzi o ich właściwości, to na pewno wspomagają pracę serca, wzmacniają odporność, zapobiegają tworzeniu się kamieni nerkowych, wspomagają wzrok, wzmacniają sierść i przede wszystkim pobudzają produkcję kolagenu zwierzaka. Jednak nasza księżniczka zdecydowała, że przeniesiemy się w inne miejsce. No ale jeśli chodzi o dawkowanie pestek dyni, no to tak nie należy przesadzać. I tak co kilka dni można podać z 2-3 pestki, nie więcej. Teraz porozmawiamy trochę o nasionach konopi. Ja ich nie mam w domu, Lola ich nigdy nie jadła, ale myślę, że chciałabym jej spróbować podać i zobaczyć, czy jej będzie smakowało, więc możecie je teraz zobaczyć na ekranie. I co? Jest to znakomite źródło białka, kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6. No, dlatego szczególnie skorzystają z niego króliki starsze, osłabione, a nawet wychudzone. Podobnie jak siemienia lniane, nasiona konopi wpływają też znakomicie na jakość futerka, królika oraz procesy trawienne.
Kminek likwiduje wzdęcia, działa przeciwskurczowo, oczyszcza drogi moczowe, działa wykrztuśnie, poprawia apetyt, ułatwia trawienie. Jeśli chodzi o jego podawanie, to ja bym podawała tak gdzieś szczyptę w razie problemów z trawieniem, ponieważ ma wysoką zawartość wapnia, co może takim zdrowym królikom zaszkodzić. Nasiona kolendry, które też możecie zobaczyć teraz na ekranie, mają pozytywny wpływ na układ krążenia, serce, działają przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, lekko nawet uspokajają, są bogactwem witamin C, B3 i B2. I jeśli chodzi o podawanie, to szczypta ziaren co kilka dni w razie problemów z trawieniem wystarczy. Nasiona kopru włoskiego wspomagają mu układ pokarmowy, pobudzają apetyt, działają wiatropędnie, przeciwskurczowo i bakteriobójczo. I jeśli chodzi tutaj o dawkowanie, no to taka szczypta ziaren co kilka dni. Teraz przejdźmy do nasion kozieradki. One są bardzo fajne, aromatycznym dosyć i smakowitym, jeśli chodzi o króliki, przysmakiem. Te nasiona wspomagają układ pokarmowy dzięki wysokiej zawartości błonnika. Wspierają też działanie wątroby. Są bogactwem minerałów, działają przeciwzapalnie, są bogactwem różnych witamin i szczypta nasion co 3-4 dni królikom wystarczy. Teraz przyszedł czas na już nasze ostatnie dwa rodzaje nasion, które możemy królikowi podawać. Będzie to ogórecznik i wiesiołek. Od którego zaczniemy? Więc zaczniemy od wiesiołka, dokładnie tak. Dajcie znać w komentarzach, kto zgadł. Poprawia on stan skóry królika. Wzmacnia sierść, przeciwdziała powstawaniu otyłości, obniża cholesterol i wzmacnia odporność. I tutaj też nie przesadzałabym z podawaniem, tylko takie szczypta nasion wystarczy tak co kilkadziesiąt dni. Ogórecznik wzmacnia odporność, działa przeciwzapalnie, wzmacniająco, antynowotworowo i ogólnie ma takie podstawowe właściwości. I jego też bym podawała tak kilka ziaren co kilka dni. Przedstawiłam Wam już wszystkie nasiona, które możemy podawać królikom. Wiem, że jest ich dosyć sporo, ich właściwości oraz częstotliwość podawania nie jest łatwa do zapamiętania, dlatego odsyłam Was do mojego najnowszego postu na Instagramie, gdzie dowiecie się, jakie nasiona możecie właśnie podawać. Jest to taka krótka ściąga tego, co powiedziałam Wam w tym filmiku. Więc serdecznie Was tam odsyłam, zeskrinujcie sobie to, zapiszcie, żebyście tego nie zgubili. A my już będziemy powoli kończyć. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę oraz jeśli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybujcie kanał, aby nie ominął Was żaden kolejny film. I co? Myślę, że będziemy już kończyć. Pa, pa!